zanim przejdziemy do dalszej części filmu, słuchajcie, Endur odpalił loterię, w której do zgarnięcia macie 54 nagrody, a jedną z nich jest Suron, ten, którego ja mam, więc fajnie, jakby któryś z naszych widzów wygrał. Kupę Buka i zgarnij losy. Macie link, pierwszy link w opisie filmu i w przypiętym komentarzu, więc sprawdźcie. Fajnie, jak ktoś z moich widzów wygra, przyjadę do niego na Suronia i pojeździmy razem. Fajnie by było. Więc pewnie większość z was by chciała takiego Suronka zgarnąć, a może się akurat trafi, że to ty wygrasz. Wbijaj link pod filmem. Dzień dobry, drodzy mi widzowie. Jak widzicie po tytule i po miniaturce, moja siostra za ile miesięcy masz? Urodziny? No. Cholera, 3 chyba. 3 miesiące? Mhm. Za 3 miesiące kończy ile? 18 lat, a ty wyglądasz jak harakan, który ma 12 lat. Nie no, 15 bym ci dał maksymalnie, ale... Słuchajcie, nie zapominajcie w ogóle zostawić łapeczki w górę i suba, bo kurde nie klikacie, a fajne rzeczy się szykują. Jutro też fajny odcinek z niespodzianką, o której Julka jeszcze nie wie. Musisz mi powiedzieć. Nie powiem ci. Ale dupa spadaj. Ale coś fajnego przygotowałem dla niej, także tak powiem urodzinowo, urodzinowo, Julia. Tak? Dostaniesz wcześniej od brata prezent, ale fajny. A co więc to? Powiedz mi, nie co? Nie powiem ci. Jezus, nudziesz. Ale Julka nabyła autko. Niestety marka jest... No, po taniości, tak, no. Marka... No nie tak tanio bym powiedział. No racja. No. Marka jest, kurde, taka... No powiedz to. No Audi. No. Nie no, Audi nie jest złe. Jest git. Śmiejemy się. A ty, że ja byłam hejterką Audi, a kupiłam Audi. Tak? To jest crazy. Przysięgam ci, nienawidziłam. Bo cena była dobra, była promocja. No i też ładna. A będzie tuning? Będzie coś? Robimy? Jak będzie pieniądze na paliwo, to na tuning. Brat ma karty paliwo. No tak. Ale do tego czasu, kiedy będziesz mogła jeździć, już ich nie będzie pewnie. Ja muszę tankować, to ty. Proszę państwa, oto Batmobil Julii. Więc to jest, proszę państwa, fura Julii, S-Line, Audi. To jest 2 litry? 1.8. 1.8 turbo, tak? Co znaczy turbo? No, że ma turbo. No ma. 98, muszę tankować, bracie. Ile kuni? 180. 180 kunio. Opowiedz. S-Line, ale fajne fotele ma. Kubełki takie. No, ale fajne, co? Kierka ładna. Nie no, nie ma co. Który to jest rok? 2013. Wrzesień to prawie 14. 2013. Lekko, siadam, że tak powiem, gradobicie było. A tam to taki, ale to dodatkowy do zrobienia efekt. To do zrobienia. Cały tak wymienisz. Tu lekko jest po ten. No tak, ale cena zobowiązuje. Fajną cenę Julka złapała. Bo takie audiciany chyba z 4 dyszki chodzą. Ale trzeba będzie trochę porobić. Siadam, zapraszam. Siadamy S-Line. No, S-Line. Jest lekki syfik, no ale automacik. Quattro, a tu masz jeszcze? Na 4 kuce. Na 4 kuce. Na 4 stopy. Na 4 stopy. Więc Julia ma już auto, ale nie ma prawka. I co, mogę sobie posiedzieć? Możesz sobie posiedzieć w aucie. A wiesz, tu mogę film włączyć, patrz. Co? Masz odtwarzać DVD. Nie, to nie to, tutaj masz odtwarzać DVD. Serio? Jełopie. No. Dobra, odpalmy tego. Odpal wariata, pokaż jak to chodzi. Nie chodzi, serio, wydech. Patrzcie, patrzcie jak tu się wyłania. Audi. Mhm. Audi MMI Navigation. Co my tu mamy? A masz łopatki? Nie ma łopatek. Nie ma, po co mi łopatki? No człowieku, przydatne. Jadku, patrz jakie ładne, patrz. Ale ładne! Eureka! Nie no, git. A klima zamknie drzwi, bo nie sprawdzałam w sumie. Ja miałem Golfa trójkę, kurde, na pierwsze auto. To jest śmieszne. Ale Julia sobie, muszę... Jestem dumny, siostro, że zarobiłaś sama. O, dziękuję, właśnie, że nie... A ktoś mi napisał, Jakub ci kupił? Zawód córka? Tak. Zarobiła sama, elegancko. To się ceni, nie? Że wzięła się do pracy, no do Niemiec jeździła. Mhm. Winogrona tam zbierała. Tak. Wiązała i się zarobiło. Można? Puścić ci nutkę? Dawaj. Patrz. Prawa autorskie. Prawa autorskie! Dobrze, wciśnij. Jesteś 11! A tu masz ster cały. No. Nie no, spoko, powiem ci, że git. Jak na pierwsze auto, to kiedyś bym takie chciał. No ja też. Audi. Audi? Ale co my tu mamy jeszcze? A co chciałaś? BMW jedynkę kupić. Właśnie nie, ale jakoś tak patrzę, że mi się mniej podoba. Tak? Bym chciała... Ale S-Line ma tą fajną linię taką. Tyle dobrze, że masz w S-Line, bo zwykła A3 tak mi nie siedzi. Obrzydlistwo. Lusterko zepsute. Co tu ale się stało? Tam tutaj masz całe. Tutaj masz całe. Nagraj to, nagraj to. Nagraj, co nagraj? Ja kup to. Dobra.
tutaj, tu mam monitorkę, możemy się pobawić. Nie no, elegancko, spoko jest. I nawet ma polski, tutaj polski ma. Jest po polsku? Nie widzisz? Bo to z Niemiec, ale tu gorąco, wyłączyłaś klimę, człowiek. Brat. Ze Szwajcarii, fura? No. Zegarek, że z Szwajcarii. Tak. Nie no, git. Można się tutaj poprzyglądać w świetle niebieskim. Zdjęcie swoje przyklei, będzie jest taka piękna. Nie, powiem wam tak, spoko autko, jak na pierwsze auto Quattro 100, 180 koni, automacik, ale będziesz musiała zdawać na manualu. O! Możeś mu dała teraz. Czekaj, czekaj, nie odzywajmy się, bo nie będzie słychać. Do dwóch kręcę. A git, git. Ale muszę sprawdzić, mam paliwa, bo to są ciężary. Masz paliwo w ogóle? U, na 100 km. Wida, co już sobie poklikałaś, posiedziałaś w aucie, poklikałaś. Ja wczoraj 5 razy. Ile? 177 tysięcy przebiegu? Ja w Citroenie mam 110 tysięcy. Nie, tak tego Żancha na tego. Fajny Citroen. Pa. Tak o, na razie mam Mustanga, mam BMW i mam Citroena, który tam stoi. I kilka motorów. Kilka motorów. Trochę za dużo tego się zrobiło. No ale ogarniemy, muszę sprzedać BMW, bo kurde, jest za dużo rzeczy. Patrz panie, tutaj mam Drive Select Comfort. Auto, dynamik. Dynamo. Indywidual. Indywidual to sobie możesz ustawić w ustawieniach, tam w opcjach bodajże. A gdzie jest eko? Ale... Przepraszam, gdzie jest eko? Tu się nie jeździ na eko, tu się jeździ na tym. O, dynamik się jeździ. Skip, skip. A co to jest FNCA? To jest jeszcze torowy chyba taki. A tutaj są w car. Przecież klikamy car. Fajnie, monitorek jest. Kurde, pierwsze auto zarobione za własne pieniądze. Proszę dodać w tytule. Za własne pieniądze w tytule będzie. Gida, wyłącz, bo ci będzie palić. No właśnie, trzeba będzie w karnistrach dowodzić. No. A co to za Gaussen? Blup. Ja pierniczę. Ludzie, co? A co, chciałabyś usiąść w Mustangu, co? W Rzęchu? Muszę go przestawić, żeby rdza nie przyszło. Z twojego mi przejdzie, kurde. Człowieku. Z tego szrota poza tym przejdzie. Ty, tam jest mniej rdzy niż kurde w Citroenie. Człowieku, BMW jest zadbana. Elegancja Francja. Dupa. Co ty mi gadasz? Masz tu jakieś itemy? O, gadżecik. Plus nie jeden. Chyba. Zabrał. To jest taka dziwna wtyczka. Ja muszę Apple CarPlay'a w ogóle kupić. No specjalnie to ściągnęłam. Aks. Męski. Co musisz? Muszę kupić Apple CarPlay'a. Po co ci? No po co no? A wiesz, co jest najgorsze, że teraz masz auto i będzie stało przez te 2-3 miesiące, a jak zarejestrujesz, to się przewiozę cię. Ja ciebie. Nie będziesz mogła. Ale właśnie. Bo wiesz, że jakby cię policja złapała teraz, jak jeździsz autem, to nie możesz zdać prawka? No przez 2 lata chyba, albo 3. Tak, więc lepiej nie jeździ bez prawa jazdy. Ale wiesz co, ja tutaj sobie mogę pojeździć w kółko. Po podwórku. No, kółka robić. Ale... Quattro sobie wyczujesz. W ogóle teraz muszę zarejestrować, widzowie, i jest ciężka decyzja. Tak, o, napiszcie w komentarzu, jaką rejestrację ma Julka zrobić. Ja już zrobiłam prowizorycznie, jakby to wyglądało. To co mi w ogóle zrobiła, napisałaś, ty chciałaś co? Jak ty mówiłeś, co ty chciałaś na rejestracji mieć? To jest super! Albo to. D2XDDDD. To jest albo super. Albo D2 kocur. Nie, kocur, kocur jest cringe'owy. Napiszcie, jaki? Stop, D3 Gower zrób. U nie. Napiszcie w komentarzu, jaką rejestrację Julka może sobie zrobić, bo będzie indywidualna. Musi być D na pewno, od 1 do 0 liczba, znaczy, i później napis. XDDD musi być, bo to jest po kolei chyba to idzie, co nie? Nie możesz sobie wybrać numerka. Możesz D1, D2, D3, D0. Od nie, 0 do 9 możesz. Nie można. Chyba, że są zajęte. Właśnie są wolne od D2 do D9. Czyli D1 już ktoś ma i D0 ktoś tak. Już ma. A to nie leci po kolei numerek? Bo... Nie, wybierasz. Tam D6, D6. No to D6, bo ty masz 6. D. Możecie napisać, może macie jakiś pomysł na rejestrację. Pamiętajcie, że trójka zastępuje E, czyli musi być D3 Bill na przykład, debil. Albo D1 Iler. Dealer, ooo, no. Ale byś miała kontroli. No. Dealer. No to by było mocne. A zajęte chyba jest, albo... Teraz w ogóle Dolny Śląsk ma V? V jest? Ma, bo D już się skończyło i ma V. To będzie V1, V2 chyba. V0 odka. Nie, tka. Wódka, wódka. To też dobre. Możecie napisać w komentarzu, może jakieś pomysły na rajkę. A czekaj, ja mam w notatniku pomysły. Masz? Czytaj, jakie masz pomysły na... Ale to było w nocy wymyślane przed snem, mam tak. Dealer, kocur, D1, kocur abel. Odpada, jest tragiczne. Diabeł mam też, D1, abeł. Ale też spoko. Mam D1 bro. Bo D1 killer. A nie jest taki killer, to nie. Może ktoś robi Audi, chciałby Julce zwiększyć moc na 300.
1.8 turbo na 300. Tam trzeba by chyba wsadzić większą turbinę, mapę zrobić. I nie wiem, czy raczej trzeba też zakuć chyba do 300 koni, nie wiem. Nie mam pojęcia, ale 250 pewnie można mapą zrobić. To ostatni odcinek ze mną, widzowie. Czemu? Jutro jeszcze. Jutro niespodzianka dla Julii. Mam specjalny do Audi. A, na tyle, ale śmieszne. Bo to jest wchodzi pomiędzy. Pomiędzy. Proszę, ale proszę. Ale lata luźno, można to skręcić? Można tam przykręcić. Fajnie, fajnie. Git chat. Pierwsze auto Julii, jest elegancko. No ten grat, kurde. Trochę tu. Ale to czy musisz cały dach wymienić, czy takie... Nie to się chyba nie opłaca robić. No, nie wiem. Mi się wydaje. A, właśnie mam coś dla ciebie, bo tu widziałem, że felgi troszkę... Ta strona, czyli ciocia, bo to od cioci naszej... Jeździła po krawężnikach, bo Julia jeszcze... Nie zdążyła felg porysować, więc proszę bardzo. Pierwszy prezent. Ale kolorowanka fajna będzie. Dawaj, działaj od razu. Od razu? No bo jest ciepło, więc wyschnie ci szybko. A nie rozpuści się? Nie, nie. Weź wstrząśnij tym pierw. Nie wiem, czy tam jeszcze jest. Pierwsze tuningi w aucie, malowanie felg. Dawaj, Julia, zrób ja to samo. Nie boję tego. Spokojnie, zrób to sama. Pyk. Ten sam kolor? Ten sam chyba. Widzisz, pyk. To jest fajne. Ja pół Mustanga tak mam zrobionego. No, jak to zmarzałem. Ale śmierdzi. No bo to lakier do aut. Crazy, to nie zmieni się? No patrz jak nowa. No. A tu nie, no całość, lecisz, całe auto. Ale słuchajcie widzowie, ja sobie też zrobiłem. To z bliska to widać. O, takie było, bo najechałem dziś na krawężnik. Ale takim szerokim autem to się nie ma co dziwić. No i zrobiłem sobie też tym lakierkiem. To jest taki lakierek zabezpieczający, mega przydatny i mega fajne. A tu Audition malowany już na wejściu. Ciepło jest, to wyschnie fajnie szybko. Więc sobie teraz to zrób. Bo nie wiadomo jak pogoda będzie. Mało tutaj. Dobrze idzie, dobrze idzie. Elegancja. I po co płacić 2000 za felgi? Tu się pomaluję. Musisz mi kupić takie felgi jak ty masz. To, chciałabyś takie, co? No a takie podobne są do Audi. Dwudziechy wsadzić. Ale z rantem takim? Raczej nie z rantem, nie, bo te, nie te kute kosztują z dychem i nim. O, pan Waldiemar przyjechał. Tu jest BMW czarne. Dałem Julce ten, maziajkę, żeby se felgi zrobiła. Masz czarną jaj? No mam, u siebie robiłem, zobacz jak u mnie. Pamiętasz jak malowałem? No. No to dałem jej, bo też ma ten sam kolor felg. No. I zobacz już tu. I będzie oryginał. Tu nie widać. Człowieku. Musi wyschnę. Ty w ogóle obmyłaś tą felgę czy coś? Nie. No po co? Nasrał. Z brudem. Ty, nadepnąłem ci niechcący. Kogo? Na tego szrota. Twojego. Kupił se telefon. Co, wymieniasz się z Julką za Audi? No. Tu w quattro, to w zimę fajnie, bokiem. Ja na Niemcy biorę, a ona będzie BMW mieć. W zimę bokiem lecisz. To wiesz ile ci to spali, jak to 1.8 benzyna w turbo? Ile? Z 8 litrów w trasie. No z 10. Spokojnie jedziesz. Co? Fajne, co? Ładne, co sądzisz? Fajne. Za własne, nie za rodziców. O to właśnie chodzi. Najważniejsze, co? Ja ci Mustanga kupiłem za swoje. K***a mi kupiłeś, chciałbym. Ja zaraz pakuję właśnie do Citroenka Surony. Trzy sztuki, bo wchodzi ten, tamten. Jeszcze Fuji przyjeżdża i pakuje trzeciego. Zobaczymy, czy to się zmieści. Mój stojaczek na Suronki. W końcu go nabyłem. Kupiłem sobie, żeby wymieniać koła i w razie co coś tam naprawiać. Coś tam umiem podreperować. Elektroniką się nie zajmuję, więc nie ruszam. Takie rzeczy to już w serwisach. Lepiej nie zepsuć bardziej. No, ale git czat. Dobra, jesteśmy na zamkniętej prywatnej drodze, bo Julia chciała testować autko. A czeka na rejki, więc nie możemy jej tak jeździć po drogach publicznych. Więc... Szybka jazda, testowa, próbna, próbnowa. Dawaj. Wiesz jak się jeździ automatem? To jest Max? Julia prowadzi. O ludzie. Jak Max? Jeszcze możesz. Tu masz z przodu. A, ja z drugiej strony tylko mam tego. Jeszcze? Łokcie lekko zgięte muszą być, ale to się dowiesz wszystko jak będziesz się prawko uczyć. Dobra. Hamulec. Hamulec. Nie tą nogą, zawsze wszystko prawą. Hamulec, drive. W dół po prostu. Tak, no. A trzeba kliknąć? Tak, musisz kliknąć, bo masz blokadę. Drive. I teraz tylko gaz i hamulec i tyle. A tamtą nogę odkładasz. Czemu to tak jedzie szybko? No bo to automat. Leciutko hamuj. Powolutku. Testy fury. Daj mu gazu. Zobaczymy jak biegnie. O, biegi ładnie przerzuca. Nie dawaj mu na zimnym tak. On się musi dogrzać. Pyk, pyk, pyk. Teraz hamuj. Hamulec wsteczny wrzucasz. Guzik. R. Tak jest. Ereczka. Ja tu mam w ogóle do tego. Tu? Mam czujniki w ogóle. Pięknie. Taki szybki przejazd. D jest D? Nie wiem. D jest na samym końcu chyba, tak? Ale możesz D jest, tak. I w bok masz sport teraz. Już masz sporta, włączyłem ci. Czemu sporta? A jak jedziesz wolno, to nic nie będzie. Adepnij mu tak troszkę. Raz. No adepnij.
wyprostować kierę. Dobra, dawaj, to jest quattro, to się trzyma. A wciska drewno. Coś tam idzie, widzisz? Wow. Bałeś się? Trochę tak, teraz dawaj parking. Hamulec i parking. Tak, i już wszystko. A to takie łatwe. Możesz se ręczny zaciągnąć. Tak. Nie zaciągaj, bo to Waldek mówi, że jak się odciąga. Tak o. Ciśnij hamulec. No. Przecież hamulec to jest twoje sprzęgło. A czekaj, jakby. Czekaj, poczekaj tu chwilę. Co ty robisz? Przez podwórko jedziesz? Uważaj powoli trochę. Uważaj, bo to trawnik się ślizga. Waldek pranie wiesz na tato auto. Stój, 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 bo to trawnik się ślizga. Przejedź go. Tam na podwórko wjechała, jaki psycholog. Ale patrz, tutaj się obrócę od razu. Widzisz, do tyłu, do przodu teraz. Pa, hamulec albo jaki tu, no. Hamulec? Co ty tu jest? A, bo ty chciałaś się obrócić, żeby zaparkować. Po podwórku możesz sobie pojeździć no najwyżej. Nie, dlatego tak jest. Tylko uważaj, bo jest ślisko, patrz. Przyśpiesz i zahamuj na full. I zahamuj. Dobra, ten trawnik się trzyma. Dziury zrobiłaś pewnie w trawniku. Ale się tutaj wjeżdżaj, wiesz? Ukosem wjedź. Tak, jeźdź do lewej? Tak? Ta. Ale nie masz nisko auta, więc na luzie. Ale w razie co ukosem, w prawo teraz mocno? No, pyk. Dobra, powolutku, powolutku, hamuj, hamuj, hamuj. Okej. Okay. I co? Jak ci się podobała przejażdżka? Dobrze. Zdaj prawko, kobito, i będzie najlepiej. Ale jazda. Ale jazda. To moja pierwsza jazda w ogóle nie. Tak? No? Nie jeździłaś? Nie, ani razu. I co, jestem dobrym kierowcą? Pewno. Wiem. No pewno. Zobaczymy, jak na manualku będzie jeździć. Ciężary dla tego auta. Ale później najgorsze, że masz pierwsze auto w automacie, bo później ciężko ci będzie się przesiąść z powrotem do... Ja nie będę manualem mieć, przestań. To zrób sobie prawko na automat samo. Może samo prawo jazdy tak na jest automat, łatwiej. Ale lepiej na manuale. Jakoś to. Jest G. No, no widzowie. Oto auto Julii. Julio, zakończ film. Powiedz, żeby zostawiali łapki w górę, subskrypcję. Zostawcie łapki, to ja kupuj mi nowe felgi. Łapki w górę, subskrypcja. Jak wbijecie 20 tysięcy łapek w górę pod tym filmie, to zamówię jej nowe felgi. Yes. Możesz ja udostępnić. Będę, konta będę. Nie, zabrać. Możesz udostępnić na Insta, pewnie wbiją od ciebie specjalnie. Widzowie. Kupię jej felgi. Brat kupi felgi, jak 20 koła lajków tu pod tym filmem, zamawiam jej felgi, fajne. Trzymam kciuki za was, widzowie. Elo! Ona ciągle kręci mnie tak, że z nią mógłbym nawet dzisiaj napaść na bank. Przy tobie czułem się, jakby zatrzymał się czas. Teraz chcę do tego wrócić, so I can fly. Ona ciągle kręci mnie tak, że z nią mógłbym nawet dzisiaj napaść na bank.